9 osób zatrzymanych to efekt pracy Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Katowic. Zatrzymane osoby wprowadzały do obiegu fikcyjne faktury VAT opiewające na kwotę ponad 20 milionów złotych. Oszuści działali tylko po to, by móc wyłudzać ze Skarbu Państwa nienależny podatek VAT. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukują 30 miejsc w całym kraju, w województwie śląskim, małopolskim, mazowieckim i pomorskim. Zatrzymane osoby trafią do prokuratury okręgowej w Krakowie, tam usłyszą zarzuty.